wartości w różnych sytuacjach. Na przykład orzeł, który najpierw siedzi na gałęzi, troszeczkę dalej widzicie go, jak krąży nad waszą głową, a troszeczkę dalej na przykład siedzi na jakiejś skale, czy czyści swoje pióra i tak dalej. Każdy z nas ma inne wrażenia. Czyli ktoś może zobaczyć mrówkę, która nagle spaceruje na waszej ręce, potem widzicie mrowisko, a potem widzicie tą mrówkę znowu w jakiejś innej sytuacji. Te wszystkie wrażenia zapisujecie po powrocie z powrotem. Czyli gdy odczuwacie, że już chcecie wrócić, odwracacie się, wracacie tymi samymi schodkami, znowu do tego drzewa, znowu na polanę i zapisujecie wasze wrażenia. Może być tak, że wasze zwierzę mocy nie ukaże się już przy tej pierwszej wędrówce, ponieważ wasze myśli są zbyt zestresowane, bardzo, bardzo chcecie to zwierzę zobaczyć i ono wtedy nie chce się pokazać. Wy musicie prosić, chcieć, ale ufać w to, że to zwierzę również potrzebuje tego czasu. Ono potrzebuje tej pewności, że nadszedł odpowiedni moment, aby wam się pokazać. Czyli to jest takie ćwiczenie, które możecie zastosować samodzielnie. Możecie również, moi drodzy, zastanowić się, jakie zwierzę towarzyszy wam od samego początku waszego życia, czyli które już was od samego początku fascynuje, budzi wasz podziw, lubicie przebywać w towarzystwie tego zwierzęcia. Ciągle ono na waszej drodze się pojawia, czy to w formie takiej materialnej. Motyl tutaj przyleciał, moi drodzy, i siedzi tutaj zaraz obok mnie. Jaki piękny jest, śliczny, wcale się nie boi. Czyli, które wam towarzyszy, które cały czas jest obok was, które was fascynuje, które was w jakiś sposób tak, nazwijmy to, magicznie przyciąga i chcielibyście zobaczyć świat przez jego oczy. Czyli chcielibyście nagle wejść jak gdyby do tego zwierzęcia i zobaczyć świat tak, jak ono je widzi. To jest taka bardzo, bardzo głęboka wskazówka. Tutaj może dojść do pomyłki, może dojść do tego, że jakieś zwierzę jednak jest tylko tym zwierzęciem chwilowym i czegoś żeście jeszcze nie przepracowali, dlatego ono ciągle się pojawia. To nie jest łatwe, mówiłam wam już na początku. Czyli to zwierzę od urodzenia. Natomiast w danej sytuacji, jeżeli jest jakaś sytuacja i ciągle w przeciągu kilku tygodni, tak jak pisała Joasia, jakieś zwierzę staje na waszej drodze, czy to w formie materialnej, czy nagle czytacie artykuł o tym zwierzęciu, czy nagle, nie wiem, włączacie telewizor i akurat jest jakiś film przyrodniczy i dokładnie mówi o tym zwierzęciu. Ciągle to zauważycie. To jest, jeżeli ktoś z was chce poznać zwierzę mocy, to zwierzę mocy mu się ujawi, pojawi się, będzie wam towarzyszyć. Musicie tylko chcieć i musicie ufać w to, że ono będzie, że ono się pojawi. Myszka sobie tutaj chodzi, no coś takiego. Słyszycie, jak szeleści? Czyli jeszcze raz, wracając do tego tematu. Zwierzę mocy, które pojawia się w danym okresie czasu, ono bardzo często będzie się pojawiać jako wskazówka. Czasami będzie to nieprzyjemne. Jeżeli są zwierzęta mocy, które wskazują mroki naszej duszy. Czyli jeżeli wy od samego urodzenia czegoś się boicie, coś budzi wasz wstręt, na przykład wąż. Jak już pomyślicie o tym, że jakiś gad pojawi się na waszej drodze, to już przechodzą was ciarki. To jest wskazówka na ukryte, utracone części waszej duszy, tak zwane cienie, mroki waszej duszy. Coś, co należy przepracować, coś, czym należy się zająć, coś, co może przenieśliście z poprzedniego życia, z jakichś poprzednich inkarnacji lub coś, co jest w was zablokowane, co jest podświadome i co mimo tego, że chcecie się tego pozbyć, nie chcecie o tym myśleć, wychodzi ciągle na powierzchnię i w jakiś sposób będzie się pojawiać. Czyli są osoby, które chcą dojść do takiego, do światła. Chcą dojść jak latarnik, jak eremita, taka karta jest w tarocie eremita,
Ktoś, kto trzyma lampion w swojej ręce i przechodzi przez ciemność. Idzie cały czas do światła, idzie jednak przez ciemność. I czym bardziej wy będziecie chcieć do tego światła dojść, tym bardziej będziecie wchodzić w te ciemne zakamarki swojej własnej duszy. Czyli to w przypadku zwierząt mocy będzie wyglądało w ten sposób, że ciągle będziecie spotykać pająka. Ciągle będzie on, nie wiem, w wannie, na ścianie, w waszym łóżku. Będzie wam nagle na was spadnie skądś. A wy, odczuwając ten strach przed pająkiem, będziecie jednocześnie cały czas w konfrontacji z tym. Czyli cały czas w konfrontacji z tą paniką, z tym strachem. I to jest znowu ta wskazówka. To jest też bardzo ciekawe, bo pająki są najczęściej, kobiety boją się bardzo pająków, a pająki są kobiecością. Pająki są tą sferą żeńską, bardzo często tą sferą, którą staramy się odsunąć od nas, od mniej więcej od średniowiecza, gdzie ta kobieta była tą czarną, wstrętną czarownicą, przeklętą i tak dalej. Ona była tym wszelkim złem, ucieleśnieniem wszelkiego zła, tak nas Kościół, tak naszych dziadów, pradziadów zaprogramował. To od tego czasu bardzo często pojawia się ten strach kobiet przed pająkami, bo on wskazuje właśnie na to, ten strach przed tą prawdziwą kobietą, przed tą matką, przed tą prawdziwą, naturalną, prastarą siłą bogini, która jest w nas i która była przez te wszystkie wieki w naszych babciach, prababciach w jakiś sposób odrzucana. Ale to jest temat na inny film. Czyli, moi drodzy, w ten sposób możecie zwierzęta mocy rozpoznać. Wierzcie w to, że jeżeli chcecie się z nim spotkać, to zwierzę wam się ujawni. Jeżeli macie problemy i tych zwierząt pojawia się kilkanaście, kilkadziesiąt i nie jesteście w stanie rozpoznać, które to naprawdę jest, to należy skorzystać z osoby, która ma dar jasnowidzenia, ale do której naprawdę macie zaufanie, nie jakiejś takiej przypadkowej osoby, która coś wam tam powie i wy się nastawicie w życiu, że to tak jest, a jest całkiem inaczej. Tutaj też można naprawdę wpaść z deszczu pod rynnę, jeżeli takiej osoby nie znacie, nie macie do niej zaufania lub nie wiecie, jak ta osoba pracuje i czy ona naprawdę ma ten dar. Ale to się odczuwa, to wasz głos wewnętrzny wam mówi. On wam to wszystko podpowie. I teraz może przejdziemy do tematu, co się dzieje z nami, gdy my nasze zwierzę mocy utracimy. Czyli nie reagujemy na to zwierzę, nie reagujemy na jego pomoc, na jego wskazówki. Coś nas w jakiś sposób od tego zwierzęcia odłączyło. Tak jak wam mówiłam, zapoznajcie się z tym filmem Złoty Kompas. Tam jest również taka scena, gdzie to zwierzę mocy zostaje od nas odłączone, odcięte. Co się wtedy dzieje? Zapraszam was na kolejną część. Wasza Maria Bocardi.